Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy żniwa. Znaczy, już zacząłem, dlatego że to jest, może nie jest małe pole, znaczy nie jest duże, no kurde, zgasiłem. Może nie jest duże pole, ale te pole się kosi długo. Jeszcze dłużej kosi się, gdy wszyscy z domowników. No, teraz 30 ma, znaczy przyczepa, na która jest przyczepiona do 30 ma 71%. Więc mi się wydaje, że jeszcze jeden zbiornik powinien być. A nie jestem do końca pewien. Wydawało się mniejsze to pole. Jak zaczynałem kosić. Kurczę, nie wiem co mówić za bardzo. Bo tak to zawsze jestem energiczna, to wiecie. To jest po prostu koszenie pszenicy, więc aż tak się nie ekscytujmy przecież. Będzie jeszcze koszenie rzepaku na filmie. Tylko że wtedy już będziemy jechać. No to nie jest kamaz, ale umówmy się, że na. To będziemy tak mówić. Kamazem i na kamaza będziemy to ładować. No, też zależy, czy w sumie się zmieści. Mam nadzieję, że się zmieści. Ciekawe, czy to jest stół do rzepaku. Ale nie, bo wujek rzadko kosił rzepak. Więc naprawdę tego nie powiem. No, okaże się w praniu. A też nigdzie stołu do rzepaku nie znalazłem. Najprawdopodobniej będziemy tą pszenicę sypać na ziemię. Bo mam w sumie władzia z turem i z myszką. I mamy jeszcze przecież żmijkę, o której zapomniałam wam powiedzieć. Mam też glebogryzarkę i rozsiewacz, ale wam nie pokazałem, bo oczywiście głupi ja, zapomniałem. Fajnie, że tak kosi z tej kamery, powiem. No jedź do przodu. Tak realnie. Dobra, cofamy. No już wiecie co, fajnie, że tak kosi. Boję się, co będzie z tym rzepakiem, powiem wam szczerze. Ale najwyżej, jak będzie jakby dużo... jak będzie dużo tego rzepaku, to weźmiemy sobie tego kamaza i podczepimy do niego autosankę. To będzie chyba najlepszy pomysł. O. Grybę. No i widzicie, już jest 80% prawie. Ej. Co jest? Myślałem, że to będzie dłużej się kosić. A ile minut? Dopiero 3. Ale też dowiedziałem się ostatnio od wujka, że on tam, jak się wprowadzał, to pożyczył taką przyczepkę. Zmodyfikowaną z rozrzutnika, więc jak starczy nam czasu, to dzisiaj po nią pojedziemy tam do sąsiada. Ja jeszcze muszę do niego zadzwonić, więc na pewno zrobimy sobie po żniwach cięcie. No bo nie może się nie zgodzić oddać mi tej przyczepki, nie? Tylko on musi mi powiedzieć adres, musi powiedzieć, że czy jest w ogóle w domu, wiecie, takie rzeczy. Tylko nie w środek, bo tu będzie więcej kuszenia wtedy. A szybko to skosiłem, powiem wam. Nawet poza odcinkiem chwilę to trwało. Dobra, idziemy się wysypać. Dobra. Pyk na 30. I sypiemy. Sypie się? A nie. Jednak nie. O! A to ślicznie wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy 30. O kurde.
i stół, beczka. Kurde, no. Chcę wsiąść do kombajnu, nie do 30. No co jest? Teraz też wsiądę do 30. Dobra, my sobie wyłączymy tutaj naszego kombajnika. Jedziemy 30 wysypać. To wszystko. Ciekawe, czy pod górę w ogóle wjedziemy. Jak coś, to trzeba będzie brać Władka. Mi się wydaje, że Władek by wyciągnął 30. Mi się wydaje, że 28 raczej nie. A nie, no 30 idzie. Idzie jak złoto. Jednak to jest polska moc. Może się widzimy, jak ja już dojadę, bo trochę czasu ucieka. Dobra widzowie, ja już jestem i dobra, i tu jest to w ogóle, tu jest ten rozsiewacz szybko i tu jest ta glebogryzarka tutaj. Dobra, musimy to uzgodnić, gdzie, nie, tutaj nie, tylko zobaczymy, czy to w ogóle wjedziemy. Także ja to wycofam i zaraz się widzimy. Dobra. Dobra widzowie, ja już wysypałem to. Teraz możemy wracać. Więc chyba zrobimy jeszcze raz cięcie, bo czas ucieka. A ja chcę naprawdę jechać dzisiaj po tą przyczepkę. Dobra widzowie, ja już no, przyjechałem. Odpaliłem już fara, więc... Aha! Jezu, jaki ja mądry. Muszę. I teraz mój mózg, którego nie ma mnie. Czekajcie widzowie, muszę na chwilę zrobić cięcie. No dobra, już jestem po prostu... Coś tam mama mnie wołała. Dobra, zawrócimy sobie tutaj, tak. No szybciej, dojdź. Wysypiemy się i pojedziemy 20. Nie, 28 ku mnie, bo pamiętam, że kiedyś. Bo pamiętam, że przy tej 28 trochę się bugowało, więc pojedziemy w Władziem. A i wujek mówił, że nie da się jej. Nie wiem dlaczego, ale nie da się jej podczepić jakby do. Do normalnej przyczepy, nie? Co jest? Czemu mnie jedzie do przodu? Dobra. Wysypię się, nie? I zrobię cięcie, bo na pewno chcecie widzieć jeszcze, jak się, jak wysypuje. Bo kto nie lubi patrzeć. No. Także my się zaraz widzimy. Dobra widzowie, także ja już zajechałem. Bardziej przyszłem, bo tam wszystkie rzeczy zostały. Dopiero po odcinku będziemy to zwozić. To jest tutaj, bo ten gościu ma ulę i on tą przyczepką wywoził mi od zawsze. Szybko, no bo zaraz będzie koniec czasu. Także to jest ta przyczepa, ona w ogóle zrobiona z rzutnika. Więc gra jakby, to ma niby wałek, więc gra jej nie pozwala jakby, nie daje, żeby ona była podczepiona do jakby przyczepy. A też nie ma jakby z tyłu zaczepu. Dobra widzowie, także ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!